on nawet już nie potrafi nawet udawać, że się dobrze bawi. Po prostu. Widać, że za karę musiał tańczyć, kurde. Ten Gałgan 1. Kolejny poziom mamy pięknie zaliczony na 100%. Ile my tu już mamy poziomów? Nie licząc hubu, no to mamy raz, dwa... Dwa poziomy na 100% zrobione. Super. Super, super, super. No teraz, jako że zrobiliśmy dwa takie poziomy, które... no, chciałem na początku zrobić, no bo nie oszukujmy się, ale one są trochę takie... Może nie powiedziałbym, że specyficzne, ale tak delikatnie, może monotonne, mimo że je lubię, to tak trochę czuję, jakby były one troszkę za wolne, te poziomy. To zrobimy teraz Icy Speedway, tak żeby troszeczkę się jeszcze bardziej pobudzić, no nie? Tak więc tu macie japońską nazwę, o ile jakakolwiek jest. I lecimy z koksem, z Icy Speedway. Patrzcie, mamy kurde... Jutro 20 lipca, co nie? Kiedy ja to nagrywam, bo dzisiaj jest 19. A tu już jest zima, cholera jasna. Zima, zima. Moi drodzy. Zima nie odpuszcza, jakkolwiek by to nie brzmiało. Ej, w ogóle posłuchajcie sobie muzyki, bo też jest spoko w tym Speedwayu. Chociaż osobiście ja wolę z Metro Speedway. Jest jakaś taka, nie wiem, klimatyczna, cokolwiek. Nie wiem nawet, jak mogę to skomentować. Po prostu jakoś tak wolę muzykę z Metro Speedwaya osobiście niż z Icy Speedway, ale takie jest moje zdanie. Czy miałem kiedyś za dzieciaka problemy z tym poziomem? Szczerze powiedziawszy, nie pamiętam. Wydaje mi się, że nie. O, i patrzcie, jak ładnie żeśmy, kurde, tutaj się wyrobili. Teraz musimy tylko tych łyżwiarzy pocisnąć. A raczej jednego łyżwiarza. Ej, ładnie to ogarnąłem. Ładnie to ogarnąłem, kurczę. Teraz musimy Hunterka znaleźć. Bo tak, Hunter jest w tym poziomie. I ja nawet wiem chyba gdzie, on chyba w tym iglu jest. Tu jest. No, dokładnie, ja was sprawdzałem tylko, moi drodzy. Looks like you're ready for a more serious challenge. How about a little paragliding? You're not afraid of heights, are you? Jasna sprawa. Great. I'll tow you behind my snowmobile and you maneuver through the rings. Don't miss any or we'll have to start over. Tak, to był ten challenge, o którym wcześniej wspominałem, co mi się na początku ubzdurało, że to będzie w pierwszym Speedwayu w Summer Forest. No ale no niestety ten challenge dopiero tutaj się pojawia, gdzie Spyro jest na paralotni. Ale generalnie jest on, uważam, że banalny. Mimo że gra, nie pamiętam nawet, jak go ocenia, czy ona czasem nie ocenia go na 4 gwiazdki, jeżeli chodzi o trudność, ale wydaje mi się, że on jest... Okej, okay. To się nie liczy. To się nie liczy, bo ja się za bardzo skupiłem na komentowaniu. Dobra, teraz powinno być git. Tak, by the way, tam gdzie ja sfailowałem, to też za każdym razem, jak byłem mały, tam failowałem. I od czasu do czasu tam też mi się zdarza failować, jak gram któryś raz z rzędu. Way to go, Spyro! You're even better than I am! Zajebiście, ja zawsze czułem, że jestem lepszy od ciebie, Hunter. Spokojnie. I mamy 30 już orbów zebranych, czyli tak na dobrą sprawę mam już połowę orbów za sobą, bo teraz tylko 34 musimy zebrać, tak więc... Słuchajcie, no nie jest źle, tragedii nie ma. A przypominam, że to jest druga sesja już. Druga sesja już to jest, moi drodzy. Ale no, tak też i bywa, no co tu mogę dużo, co tu mogę więcej powiedzieć. Powiem wam szczerze, kurde, i nawet nie, widzicie, ja nawet nie wiem, co ja gadam. 4 poziomy na 100% z 9.
Znaczy, nie licząc hubu, no to z 8, czyli tak naprawdę zaraz będziemy mieli połowę już Autumn Plains zrobioną. Szybko idzie, naprawdę szybko idzie. Magma Cone zostawię sobie na później, bo to jest mój ulubiony poziom. A ulubione poziomy wolę sobie na potem zostawić. Jest jeszcze jeden taki poziom, który uważam, że jest trochę taki ciągnący się. Ja myślę, że można byłoby za niego się zabrać już nawet teraz, żeby mieć go już z głowy w nadzwyczajnym świecie. A mianowicie Zephyr. Gdzie ten Zephyr jest? 45 minut dopiero. Ja pierdzielę, ale nam idzie. Legend has it that there is a portal to Zephyr here. And legend also has it that I know how to activate it. Furthermore, as I recall, the legend mentioned something about me activating it for a small fee. Tak, 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 dobra. Skończ pierdolić farmazony. On tutaj gada, że no, to jest portal do Zephyru. Legenda głosi, że aby otworzyć ten portal, to trzeba zapłacić niemałą sumę. Dobra, 400 klejnotów. Thanks for the gem, Spyro. With all this cash, I can open a lizard burger shop in Skilo's Badlands. Ta, za te pieniądze będziesz mógł odpalić, kurde, ten, co jedynie czyszczenie pustyni miotłą, a nie, kurwa, jakąś śmieszną burgerownię w Skilo's Badlands. Już się, kurde, w główce popierdzieliło, co po niektórym. Dobra, Zephyr, tu będzie japońska nazwa. I co? Lecimy z koksem, nie? Zobaczymy, co ten poziom w sobie skrywa. Pierwotnie poziom Zephyr miał nazywać się Zephyr Harbor, czyli połączenie nazwy Brace Harbor oraz Zephyr. Tak to właśnie się prezentuje, moi drodzy. Śmiesznie. Nie powiem, że nie. Śmiesznie! Dobra. Lecimy z koksem. A, sorry, zapomniałem, jest jeszcze jeden poziom, który warto zrobić po tym poziomie. Skorcz on się nazywał? Coś takiego. Był taki jeszcze jeden poziom, gdzie... no i potem po tym poziomie już zostaną takie trzy spoko poziomy, bo Brace Harbor, Skilo's Badlands i coś jeszcze, i Magma Cone. I to będą takie fajne trzy poziomy na plus Speedway. I to będą takie właściwie cztery fajne poziomy. No takie lightowe, bym powiedział. A teraz dzisiaj zajmiemy się za te trochę... Przynajmniej dla mnie, mimo że to są spoko poziomy, to trochę ciągnące się. Dobra, co tutaj się dzieje? Okay, Spyro. Looks like we got us a bit of a situation here. The Breeze Builders have got us pinned down and we've been waiting for a volunteer to blow up their munitions building. Looks like you're it. W dużym skrócie trwa wojna między tymi glutami, a raczej tymi stworami, a ptakami. Więc tak naprawdę w tym momencie jesteśmy na placu boju i uczestniczymy w wojnie między tutaj tymi dwoma rasami. Tak więc... to jest bardzo fajny i ciekawy zabieg, bo w późniejszym poziomie zobaczycie zupełnie odwrotną rzecz. Taką zupełnie odwrotną rzecz. Ale to nie będę zdradzał na razie w jakim poziomie. I spróbujemy teraz ten, wlecieć tutaj. Kurde, no wlatuj tu. Aj! Przeskoczyłem! Dan Cannon just ain't working for me. Do you think you can blast that bird, soldier? Jump up here and give it a try! Dobra, pomogę ci. Zestrzelę tego ptaka. Jak coś, to kółkiem strzelamy, moi drodzy, jakbyście nie wiedzieli. No, to chciałem zrobić. A! Skoro już jestem tutaj na działce, to... Na działku to zrobimy tak. Zrobimy tak.
O, dokładnie, do 5 razy sztuka. Ale ładnie się tutaj klejnoty przed nami schowały, kurcze pieczone, kurde blaszka. Nic tutaj już nie ma, dobra. Musiałem się wręcz upewnić. Ale kurde s... Dobra, nie będę obrażał, nie będę obrażał, bo potem będzie, że ty tylko hejtujesz, ty tylko wyzywasz postacie z gier wideo. Sorry bardzo, sorry bardzo. Ale nic na to nie poradzę, że po prostu to są downy, no co tutaj mogę więcej powiedzieć. Przyznam szczerze, że ten poziom bardziej mi się chyba dłużył w Reignited Trilogy niż tutaj. Ale pewności nie mam, ale tak jak mam strzelać, to wydaje mi się, że bardziej mi się w Reignited Trilogy dłużył niż tutaj. Ale nie zmienia faktu, że jest to całkiem spoko poziom. Za dzieciaka miałem problem co jedynie z... O, z tymi tutaj gnojkami miałem problem. Dobra, macie mnie. Z tymi gnojkami miałem zdecydowany problem. Miałem do nich problem i... Oni mieli do mnie, ja miałem do nich i każdy miał do siebie problem. Ale hej, mamy 26 życie, to jest całkiem dobry wynik. Ale nie liczcie na to, że będę miał 99 żyć. Prędzej tyle bym miał w Reignited Trilogy, bo tak jak już było mówione niejednokrotnie, to powtórzę to raz jeszcze. Reignited Trilogy względem oryginału jest 1000 razy łatwiejsze. Pod pewnymi względami. Całkiem fajna nutka to jest, nie będę tego ukrywał. Mega wpada w ucho, jak se tak człowiek słucha. Siuperancko. A teraz... Myk. Bardzo dobrze, kurde, bardzo dobrze. O to chodziło. Teraz musimy te ptaki zestrzelić. To jest coś, co też mnie bardzo irytowało. Bardzo tego nie lubiłem. Ale tyle dobrze, że w Spyro 2 dostajemy za nie smocze dusze, a nie klejnoty, bo gdybym miał tak się poświęcać dla klejnotów, to oj, 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 oj. Może kiedyś trafię tego ptaka. Na razie wywalone w niego. Nie muszę mieć wszystkich smoczych dusz, żeby mieć 100%, prawda jest taka. To jest opcjonalne. Ale zawsze warto mieć tą wymaganą liczbę. A i przy okazji sam się idiota znokautował. Bardzo dobrze, kurde. Debil, kurde. Wow! What an explosion! It sure is a good thing I had my helmet on. Oh yeah, the colonel wanted me to give this talisman to you if you got through the breeze builder defenses. Good job, soldier! Okej. Okay. Dzięki za talizman Zephyru. Ale serio, zacznijcie do mnie zwracać się po imieniu. Ja nie jestem żaden soldier, żaden żołnierz nie jestem. Tylko ja jestem Spyro. Spyro! O! To jest jedno z tych zadań, które było bardzo, bardzo, bardzo... I jeszcze raz bardzo uciążliwe, nudne. Ale z perspektywy czasu uważam, że jest ono fajne. I takie całkiem przyjemne, więc dlatego robimy teraz ten poziom. A mianowicie trzeba będzie te krowy zaprowadzić do tego, do farmera. Ale on to nawet zaraz wytłumaczy, więc spokojnie. Wiem, że zaspoilerowałem, ale... Moi drodzy, tak czy siak,
dużo z was na bank grało w Spyro 2, więc nie pierdzielcie mi tu o jakichś spoilerach, bo wszyscy graliście w Spyro 2. Wszyscy graliście w klasycznego Spyro, tak więc proszę mi tu o spoilera żadnych nie pierdzielić. Spyro, my boy, I've got a magic bean, seed, for you in here somewhere. Here it is. Why don't you plant it in the ground and see what grows? Aiming the seed by holding down the triangle button will make this easier. Oh, and if you ever need your seed back, just flame the plant and it will turn back into a seed again. Dobra, tu mamy zadanko od profesora. Jeżeli chodzi o poziom trudności, to jest ponoć na 3 gwiazdki z 5, tak więc nie jest... Znaczy jest takie średniawe. Musimy w tym momencie rzucać sobie trójkącikiem i zbierać nasiona. Jakkolwiek by to nie brzmiało, ale serio musimy zbierać nasiona. I dostać się do pewnego miejsca. Na tym polega zadanie od profesora. Dobra, teraz rzucimy tutaj. I teraz, żeby nie było przypału, to weźmiemy sobie, tak mi się wydaje przynajmniej, że tak możemy to ogarnąć. I spróbujmy dostać się na to drugie. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. O, udało się, super. Lecimy. No, jedno z tych cięższych zadań będziemy mieli już ogarnięte. Dobra. Next. Tutaj. Dobra, to nawet szybko idzie, muszę przyznać. Siema. Well done, my boy. Here are two more seeds to get you the rest of the way. Oh, and take this with you if you don't mind. It's been cluttering up my pockets. No, mamy kurde orba kolejnego, 31. I teraz tak, teraz musimy się dostać. O. Tu rzućmy. Nie, myślałem, że to spadnie. A to jednak nie spadło. Super. Teraz będę chciał zrobić taki trik, który kiedyś zrobiłem. On mi tylko 2 razy w życiu wyszedł, więc no jest spora szansa, że mi teraz nie wyjdzie. A mianowicie właśnie coś takiego. I teraz... Musimy dostać się tu wyżej. Damy radę? Czy jestem pro player? Czy jestem pro player, moi drodzy? Dobrze! Dobrze, kurde! Dobrze ogarnięte! Kurde, pro player tutaj! Na pełnej! Romeo! Romeo! Wherefore art thou, Romeo? Oh, there's Romeo! You can have this! I don't need it anymore! Tak, to jest parodia Romeo i Julii.
Tylko przerażające jest to, że Juliet. Juliet! Ma głos męski. No i ten typo tak naprawdę, jakbyśmy z nim zagadali, to on by powiedział, że poszukuje swojej miłości, czyli Juliet. A jako, że Juliet ma głos męski, to trochę... Trochę jestem w tym momencie zdegustowany, może tak to ujmę. O, i tu przy okazji brakująca roślinka jest. Ale ona teraz nam się na nic nie przyda, no bo zrobiliśmy ten poziom bezbłędnie. Bezbłędnie! Tak więc ta misja jest ogarnięta, superancko. Fajnie, fajnie. Teraz możemy zrobić kolejną misję. Ale zanim zrobimy misję u farmera, żeby te krowy zatentegować do farmy, to warto byłoby przejść tutaj. O, właśnie tutaj. Teraz już mamy godzinę nagrania, moi. I teraz strzelamy do ptaków. I po ptaszku. Zbieramy co nasze. Oj, patrzcie, znowu waza ze znakiem zapytania, ale tyle dobrze, że jak to się mówi, nie będzie to aż tak upierdliwe, może tak to ujmę. O, i tak mamy już praktycznie większość z 3/4 poziomu zrobioną, no nie? Jakby nie patrzeć. My name is Little Bo Peep, and I have lost my cowlicks. With these battles going on all the time, they keep running away. Can you help me get them back into my pen? Little Boo, Little Boo! Dobra, ogarniemy ci te krowy, czy tam te zwierzaki. Whatever, nie wiem jak one się nazywają. Może to są wielbłądy w sumie. Wielbłędy. I wrzucamy te wielbłędy do pewnego pola. I lecimy z koksem. Szukamy następnych. Tutaj mamy następnego. Następną ofiarę. Dajcie znać w sekcji komentarzy, czy mieliście problem z tą misją. Czy to jest właśnie jedna z tych misji, która były w porządku. Kurde no. Współpracuj ze mną, no. Ale się odbił śmiesznie. Taś, 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 taś. Wujo Spyro przychodzi tutaj. Przychodzi tutaj na małe co nieco. Chodź, współpracuj. Bądź grzecznym wielbłądzikiem. Dawaj, chodź tutaj, współpracujemy. Nie ma to tamto. Co? Co? Gdzie ty poleciałeś? No kutasie, co ty odwalasz? Jezus Maria! Ale kurde down, nie chcę ze mną współpracować. Ara, my to inaczej załatwimy w takim razie, skoro nie chcesz ze mną współpracować. Dobra, let's go. Myk. I do przodu. I hop do przodu, i hop do przodu. I hop do przodu, i hop do przodu.
Myk. Powiedziałem myk. Jezu. Dokładnie tak.